Siemano, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu. Witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie naszą historię z Dzikiego Gonu. Kontynuujemy sobie naszą historię z Baronem. W poprzednim odcinku do tego Barona się udaliśmy. Nie było to najłatwiejsze zadanie, ponieważ no, nie chcieli nas wpuścić, bo wyciąłem mu połowę ludności. Wszyscy tutaj bali. No a dzisiaj co? Dzisiaj spróbujemy odnaleźć chyba jego córkę. A kiedy to zrobimy, spróbujemy odnaleźć naszą własną córkę, czyli Cyrillę. Oczywiście nie łączy nas krew, ale łączy nas wszystko inne oprócz krwi. Twoje problemy z zaopatrzeniem nas nie interesują. To jest Filip Stenger, to jest oczywiście krwawy baron. Zawarliśmy konkretną umowę i w imieniu cesarstwa Nilfgaardu żądamy, abyś się z niej wywiązał. W przeciwnym wypadku nasze wzajemne zobowiązania zostaną unieważnione, a twoje przywileje anulowane z poważaniem. Marszałek Polny, dowódca Armii Środek. Dlatego tutaj dzisiaj Nilfgaard, dzisiaj w poprzednim odcinku Nilfgaard był krwawego barona, no i chyba krwawy baron nie radzi sobie najlepiej na tej pozycji, Wiesz, którą moja dostał. córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Przyjął, ale tutaj, chłopie. Ty, no to są jakieś. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Chyba ja to zaraz questa Co przejdę. tutaj? Kurwa, znowu się Anders, zacięło. sandałowiec To nasza zwierzęcze, sypialnia. szafran. A tam jest pokój Tamary. A dobra, Nie ty. rób bajzlu. A, już Bo ci te za. złucą chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawimy. Jasna sprawa. Także Ardzik. A co nie jak tak? Sru. Dobra. Myślałem, że to jakiś sekretny pokój, że ja tam coś będę mógł pozbierać, że zaraz nie będziemy tam mogli wejść, że tam zamknięta, tam po prostu kurwa drugi pokój jest. To jest Drewniany przypadek. świecznik ma ułamaną nogę. Zacząłem zwiedzać ten pokój i Gerward zaczął gadać jakieś rzeczy i spoilerować delikatnie. Dobra. No to co? Sprawy rodzinne. Użyj wiedźmińskich zmysłów i zlokalizuj ze źródło zapachu. No to bo tam już kurwa odkryłem rzeczy. Użyj wiedźmińskich zmysłów i przeszukaj pokój. To tym się dzisiaj zajmiemy. Próbujemy znaleźć jakieś wskazówki, które Świeże doprowadzą kwiaty. nas do. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Do właśnie córki barona oraz żony barona. Czy nas doprowadzą? Ja wiem, czy doprowadzą, ale nie będę spoilerować. Bo tutaj grę przeszedłem 1000 razy. Tak jak już to wspominam, kurwa, w każdym odcinku. Ściana A dla mają tych, co nitro. nie oglądali, Jeszcze zero niedawno coś tu spoilerów. wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Ale prawda jest taka, że praktycznie połowy tych misji nie pamiętam, mimo tego, że Baron i jego przeszedłem żona 7 razy tę grę. wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Ja chcę spanie. A szafa jest. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Ciekawe. Walk tylko między kim a kim? O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Cośmy teraz się zorientowali? Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Dobra, idźmy z tymi śladami. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Ja już znam odpowiedź tego wszystkiego, więc po prostu starałem się jakoś roleplayować, że niby nie wiem co robić. To jest chłopie 33 stopni w środku pierdolonego pokoju, ty. Już nie chcę mówić, ile jest na dworze, bo tragedia jest jaka. Mój mózg średnio funkcjonuje.
Złoty pierścień, ty, ja tu wyjdę bogatszy niż... niż przyszedłem? No to na pewno. Jesteśmy bardziej jak rodzina, wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile. Uporać się z przeszłością, bo każdy z nas ma jakąś przeszłość. Więc nie musisz się martwić, że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę, nie pytamy o więcej niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i to, że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniami i niecnymi praktykami. List do Tamary. Ciekawy. Zobaczmy, co tu może jeszcze znajdziemy, coś ciekawego. Ja bym sobie w ogóle podmienił, ta. Źródło zapachu? Nie. Tak, miejskich rysów i przyszły tutaj pokój. Ale chyba nic tu nie ma ciekawego, co? Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Ciekawe. Ale to chyba wszystko, co tutaj mam do odkrycia, co? To już w ogóle chyba z czwarty odcinek pod rząd, który nagrywam, więc jeżeli nie czuć takiego flow nowego odcinka, że tutaj staram się coś zrobić, coś poddymić, coś powiedzieć śmiesznego, no to wynika to właśnie bezpośrednio z tego, że jest to już czwarta godzina, którą gram Wiedźmina dzisiaj. Znaczy godzina to może nawet i z piąta. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Ale czwarty odcinek, talizman. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. O, akurat w tym miejscu to jest giga wiele jeszcze na pewno ciekawych rzeczy. F5. Chodzę na dół. Pokaz tu jest. Witam. Może wyprowadzimy pokrakę. Pokraka chyba śpi. Że mnie podnieś. Pokraka! Kompletnie o nim zapomniałem. No tak. Pewnie i wy będziecie mieli okazję spotkać pokraka, ale nie teraz. Zamknięte. Nie mogę. Butelka wody. No kradnijmy co możemy. Krasnoludzki spirytus. Te wszystkie spirytusy i tak dalej są turbo op, bo one mi się przydadzą do uzupełnienia na nowe eliksiry. To znaczy raz robię eliksir, a dalszą odnowę tych eliksirów. Kurwa, jak źle ułożyłem to zdanie. Dalszą odnową eliksirów zajmują się alkohole? To znaczy Wiedźmin się zajmuje, ale... Dobra, to wszystko jakoś wyszło dziwnie, co powiedziałem, to zdanie całe. Siema. Na dół może jeszcze nie idę, bo tam pokraka. Pusta butelka, pójdziemy tam zaraz może. Bo chodźmy teraz. Dobra, kurwa, nie wiem co się dzieje. Dobra, chodźmy na dół. F5, F5. Dobra, niech będzie. Tutaj w ogóle prowadzi to wino. Krasnoludzki z... Lubię sobie nim pokazać. Gąsko. Możemy tu wejść? Możemy, tylko czy tu nie będzie pokraki? Nie ma. Nie chcę spoilerować jeszcze. Nie wiem czy będziemy... Czy nie natkniemy się na pokrakę za szybko i nie zeskipuje jakichś scenek albo czegoś takiego. I przede wszystkim czy nie zeskipuje sobie lutu, który mógłbym podnieść potencjalnie. To trzeba wysprzątać, no jak to tak? Nie może być. Dobra, mogę tam wejść? Pewnie tam nie będę mógł już wejść. A, mogę, kurde, bo znalazłem klucz. Dobra, zapisuję. Pasta alchemiczna, krasnoludzki spirytus. Tu coś pachnie, zbadaj. Montażek. A więc wieczny ogień dotarł też do Welen. Modlitwa. Ty, a wiecie, że ja tu chyba, kurwa, nigdy nie byłem? Wieczny ogniu. Które rozpalasz serca i dajesz światło. Ogrzej nas swym ciepłem, wycóż nasze łzy. Pal naszych wrogów, otoż opiekę naszych przyjaciół. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. Pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. I córka coś nauka starego. Ciekawe, co? Okej. Jest tu coś się świeci na czerwono? Nie. Dobra, chodźmy w takim razie. Tu byliśmy, po lewo byliśmy, tutaj byliśmy. Dobra, czyli na górę. A tu jeszcze coś do zebrania jest. Pozbierajmy, bo dało się tu marnować, gnić. Mi się bardziej przyda. Podziurawiona łopata i kurwa zepsute grabie to jest.
podstawowy element ekwipunku wiedźmińskiego. Tutaj jakieś przejście, wejście, wyjście. O, tu akurat wyjście. No powchodźmy, gdzie możemy wchodzić, bo na pewno jakieś... O, Małgosia! Może najpierw porozmawiajmy z Małgosią. Zanim pójdziemy do barona. Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt! Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri mi powiedziała! Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Jasne, wyskakuj kurwa z kamienia. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Wyskakuj z kamienia. Zielony kamień, dużo warty. Syrup, a nie mogę bić. No niestety. Ty, jak ja to zrobiłem? Aha, scrollem to zrobiłem. Tak, zapomniałem. Dobra, radniemy co możemy. Nie dowiedzieliśmy się za dużo. Od Małgosi. Ale powiem wam szczerze, że chyba nigdy tak szczegółowo nie odkrywałem tych wszystkich rzeczy. Bo nie no, jakoś kurwa, jak sobie ostatni raz przypominam, to jak ostatni raz grałem, to sobie nie w ogóle kiedykolwiek jak grałem, to sobie nie przypominam, żebym ani razu znalazł ten ołtarzyk. Ani razu sobie nie przypominam, żebym go znalazł. Włączek? Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Schowek, a tutaj chowamy różne rzeczy. Dobra, nie ma co do tego schowka coś... Pokój Ciri, śledź zadania, chcę się odejść. Badaj pokój Ciri za pomocą wiedźmińskich tych zmysłów. Niejasna natura klątw. Niejasna natura klątw. Lydia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Dla moich drogich przyjaciół Filipa i Janny. Hrabia Laguever. Minister Kultury Królestwa Temerii Wyzima 1265 rok. Myli się ten, kto sądzi, że klątwy są wyłącznie manifestacją złej woli jednej istoty przeciw drugiej. Zadziwiająco często są przypadkowo rzucane przez nieświadome jednostki na samych siebie lub przedmioty z najbliższego otoczenia. Następstwa takich działań mogą być trudne do przewidzenia. W wielu przypadkach niebezpieczne, czasem wręcz prowadzi do śmierci jednostki znajdującej się pod wpływem klątwy, bądź obcujących z przedmiotem lub istotą, na której klątwa spoczywa. Dlatego tak istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych, ażeby możliwe najpełniej zabezpieczyć się przed przypadkowym rzuceniem klątwy. Mistrzyni Amelia jako absolutną postawę wymienia wyzbycie się negatywnych myśli, dążenie do pojednania ze światem oraz równowagę między ciałem a umysłem. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Brzmi kurczę jak takie tego motywacje, jakieś takie przewodnie te. Ciri musiała nosić te ubrania kiedy motywacyjne. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Do kuchni porozmawiać z Małgosią, okej. Okay. Blokowaliśmy jakieś rozmowę. Razem zabawkę. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Kurwa, jaki... To nie bączek, to jest bąk. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Przestrzenia, okej. Okay. Dzięki, miłej zabawy. Pomagam.
Jasna sprawa. Dobra. Czyli takie tutaj małe nawiązanka, ale nic, nic. Nic turbo ciekawego nie znaleźliśmy. Idziemy do krwawego barona. To mam zaznaczone, kurwa, wiedźmy. Chcę tutaj porozmawiać z baronem o znalezionych sprawach. Możemy jeszcze przeczytać opis zadania. Sprawy rodzinne. Baron okazał się twardym negocjatorem, który doskonale zna wartość informacji. Zgodził się opowiadać Geraldowi o Ciri tylko pod warunkiem, że wiedźmin odnajdzie jego żonę i córkę. Kobiety zgarnęły niedawno, zginęły niedawno w niewyjaśnionych okolicznościach i mimo, że baron poruszył niebo i ziemię, to nie był w stanie ich odnaleźć. Mam wrażenie, że moje czytanie na głośno, głośne czytanie jest coraz lepsze. Rozejrzałeś się już? Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia, chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie. I zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. O. Inaczej zapamiętały Triss. To ma być Triss? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Dobra, czy idziemy do czarownicy. Najpierw. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. To jest pewnie ten guślarz, w którym mieliśmy zamknięto ostatnio i mówiłem, że byłem... Mówiłem. Byłem widocznie wkurwiony, że nie mogę sobie z nim pograć w karty. Znaleźć chatę guślarza. To nie mam innej opcji? Nie mam drugiej misji? Gdzie mogę iść do... Nie chaty guślarza, tylko do jakiejś tam... Wiedźmy, że kto to tam miał być? Nie ma nic. Prawy rodzina, to co to jest? Chwany rzeszłych szkoły Gryfa. To jest w ogóle na 11 poziom. Kurczę, to warto by było to zrobić, no ale oczywiście będę to robić poza odcinkiem. No dobra, no to znajdź chatę guślarza, gdzie on się znajduje. Mapę świata. Pokaż mi, gdzie jest guślarz. O kurwa, no to jest ten guślarz, co mówiłem, że nie możemy do niego wejść, no. Byłem wkurzony, gdzieś tutaj zabiliśmy tego wilkołaka. Wykonywaliśmy misję. No nic, jest tu jakiś płatnerz, jest tu jakiś sprzedawca, jest przede wszystkim tablica ogłoszeń. Więc w pierwszej kolejności tam się udamy. Pamiętajcie, że na dole macie napisane, w której minucie zaczęliśmy kolejną misję, albo misję główną. No jak będziemy grali w Gwinta, to w której zakończyliśmy. W której minucie zakończyliśmy grać w Gwinta.
chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Ja bym w gwinto, gwinto. Zbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kmiecych chałupach kurzyć? No, takie zdania też wyszedłem, kradnąc wszystkie rzeczy barona. Możemy zagrać w gwinto? Pokaż mi swoje towary. Czy ty ma... Oj, wariacie, ty masz coś ciekawego. Kurwa, fajny sprzęcik widzę. Nilfgaardzka zbroja, ty nilfgaardzkie buty, cały secik nilfgaardzki. Bardzo fajne. Tutaj zwykła kusza, a tutaj nilfgaardzka kusza plus 120 siły ataku. 5. Kurwa, konkretna kusza, ty. Więcej nie kupię. Wrażenie obuchowe, bełty, kurde. No drogie trochę. Nilfgaardzkie juki? Kurwa, jaki ty masz sprzęcik, wariacie. No, przede wszystkim tak, manekin do ćwiczeń, to konieczność. Kawaleria, dobra. Cynthia. Karty, trzecia mapa, to trzeba kupić. To nam oczywiście pokazuje, gdzie znajduje się wiedźmiński rynsztunek. Nawet nie pamiętałem, że się kupuje takie mapy i wtedy tam się te misje pojawiają z tym rynsztunkiem. No i przydałoby się pokupować te juki, ale do pizdy te juki, 70 dają. A moje, które mam, ile dają? Rynsztunek? Moje juki dają też 70. Są tańsze. Te ładne takie nilfgaardzkie, kurwa, to bym aż kupił, bo wtedy by płotka wyglądała wreszcie porządnie. 25, 70, 20. Czekaj, zobaczymy 25, 70, 20. Pokaż mi. Jeszcze raz, Byniu, 25. O, lepsze. No i to też chyba lepsze. Na pewno fajnie by było kupić te nilfgaardzkie siodło. Nilfgaardzkie juki może nie, ale na pewno nilfgaardzkie klapy dla konia by było warto pokupować. I by musiał wszystko posprzedawać, kurwa. Ale ty dużo za to dasz. Ale chyba da o wiele... A ty jesteś kim właściwie? Jesteś zwykłym sprzedawcą. Bywaj. To znam gościa, który da zapewne więcej za to wszystko. Jest to ten kowal. Ale dobra. Kurwa, bo to trzeba pokleić wszystko. Za dużo misji, ja tak nie potrafię. Najpierw gwincik. Zadyszko. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Jak mam, kurwa, ochotę na partyjkę? Dobra, potworami nie gramy, bo jest... bo tragedia. Starcy Nilfgaardu też za bardzo nie gramy, bo nie mam jeszcze wystarczającej ilości jednostek, ale powoli się te jednostki zbierają. No i zagramy sobie oczywiście Królestwami Północy. Dodałbym manekina do ćwiczeń. Żeby mieć trzech. Manekiny są totalnie OP. No i tyle w sumie. Jest tam gła, czyste niebo. Fajne by było jeszcze karta z czystym niebem. A jebać. Jedna wystarczy. Rozpocznij grę. Pana manekiny, czyste niebo, łuki, zoltany, no to te zoltany bym wypierdolił najchętniej. Zoltan wydupcasz. O! I tutaj jeszcze bym coś... Chciałem wymienić kartę i znowu mi zrobiło to samo. Nie wymieniło mi karty. Jakim przypadkiem prawy przycisk myszy, może dlatego. Dobra, no to tak robimy. On gra dalej, super. No i my robimy tak. On gra dalej. No i wszystko, my pasujemy. Git. Zobaczę, jak mi zagra śpiega, pierdolony. To jest właśnie, dlatego właśnie mamy wygrywać zawsze pierwszą rundę. To jest bardzo istotne wygrywać. W ogóle to najlepiej wygrywać dwie pod rząd rundy. Przeciwnika. Okej, okay. O może... A w sumie to my możemy, no właśnie, przecież tą Dijkstrę wskrzesić. Tak? A tak. Tą laseczką, co wskrzesza. Tak. Czy my chcemy teraz zagrać tą laskę? Chyba nie. Zagramy pod środkowy rząd. Albo... Nie, zagramy coś takiego. Uuu, talarek. Dobra. Pyk. Z
Przeciwnik spasował, kurczę. Jakbym rzucił tą laskę. Nie wiem, czy chcę rzucać tą laskę. Bo jak rzucę tą laskę, to ona wskrzesi. Chciałbym, żeby wskrzesiła Dijkstrę. Tylko nie wiem, czy to nie zrobić w następnej rundzie. Ale w tej co bym zagrał z kolei? Musiał jakiś trebuch zagrać, kurczę. Albo dwie te karty, to też do bildy. Teraz zrobimy coś bardzo głupiego i zagramy tak. Tak. A mogę najpierw to zagrać, debil. O! A nie, to wtedy będzie 11. I... Dobra, i ten. Będzie coś takiego. Bob ma 9 kart, kurwa, a ja 7. Nie podoba mi się to. A on gra w ogóle jakim foltestem? Znajdź kartę gęsta mgła. O. Dobra, pyk. Bez. Moje nefer z Wengenbergu. Wengerbergu? Kurwa. No niedobrze. Czy ja mogę tą... Co się stanie, jak ja tą medyszką krzeszę manekina? Co się wtedy stanie? Mogę w ogóle medyczką skrzesić manekina? A nie mogę, kurwa. Dobra, no to Dijkstra. Obym jakieś fajne karty dostał, git. Katapulta, on też gra pod ostatnią linię. Niedobrze. Jo, Królestwa Północy. Pod trebusze na tu całym Sisi. Kurde, on ma 8 kart jeszcze. Nie jest to łatwy przeciwnik, zdecydowanie. Fajne ma te karty, ma Talara. Eleganckie. Talar jest chyba najbardziej OP szpiegiem. Najmniej daje przeciwnikowi punktów. Talar totalnie OP. Ja nawet nie wiem, czy my czasem nie wygramy Talara. Jak wyjdziemy z tej potyczki cało. Tej albo tego krasnoluda. Mi się jakoś kojarzy w głowie, że tak jest. Kurde, lipa trochę. Ale mamy jeszcze umiejętność mojego króla. Sobie teraz zagramy. Pyk, pyk. Mogę jakoś inaczej? Mogę jakoś, nie wiem. Muszę klikać Enter? A nie, mogę, dobra, mogę kliknąć po prostu tu i mi się zastosuje. Nie chce mi się nigdy Enter klikać, szukać na klawiaturze. Okej. Okay. Nie wiem, no. Mgła? Nie mam wyboru chyba innego. Też zagram mgłę. No i teraz walimy chyba czyste niebo, nie? No i tak czy siak przekleiliśmy. Czyste niebo. Koniec rundy. Już przeciwnika. Czyste niebo, dobra, jest. Grany jednak. Fajnie. Pyk, zwycięstwo, elegancko. To wygrałem, nowigradzkie korony. A, nowigradzkie korony, czyli dobrze mówiłem. A, widgłon. Widgłon. Dobra. No i teraz idziemy do Krasnoluda porozmawiać z nim. Czym mogę służyć? Tam witam. Przede wszystkim to partyjki Gwita byśmy zagrali, ale... Chcę obejrzeć twoje towary. To też. Może masz karty? Karty? Nie masz kart. Dobrze, bo bym ci kupił kurwa wszystkie jakie masz. Więc pograjmy Gwinta. Zadychu, zadychu, co? Mam ochotę na partyjkę Gwinta, tego mi trzeba. Tak, tak, tak. Oj, tego mi trzeba, wariacie, zdecydowanie. Rozpocznij grę. Kojatel. Dobra. Kurwa, przypadkiem znowu ten prawy przycisk myszy nieszczęsny klikłem. No dobra. Grajmy, może się uda wygrać tak czy siak.
O, spasował. Ty, to jak on spasował, to ja bym tą rundę mu wygrał. I zrobił kurwa coś takiego, pa. Pa? O? I zagrał tego chłopa. Tyk. O jelo. I wygrana runda. Tyk. Twój ruch. Idziemy po dwie wygrane rundy z rzędu? Nie, to nie ma sensu w sumie, po co tak na raz wygra. No nie, to ja pasuję i czekam, niech zagra, chociaż niech jeden punkt straci, bo może to ważny jeden punkt. Kędziarz stracił punktu. Dobra, ale kurwa się świeci słońce. Ja cię dupce, nic nie widać na tej kamerce, ale jak przyciemnie, to mnie nie będzie widać. Dobra, 8 kart. Versus 10 kart, 7 kart versus 10 kart. Powinniśmy raczej to wygrać, tak mi się wydaje. Fajny ma obrazek. Elfi harcownik. Mieliśmy chyba z tymi harcownikami do czynienia w dwójce. Sporo tam było tych elfów. Troskający mróz. No niedobrze akurat. Ale lepiej, że pierwszą linię mi zamroził. Tutaj, żeby drugą albo trzecią. Petel ma fajne to, że oni mogą sobie albo wybierać pierwszą linię do ustawiania, albo drugą linię. To jest plus Kojatel. Jeżeli rzucisz zamrożenie, to on sobie spamuje na drugą linię wszystko i elo. Ale teraz w tym wypadku to mu za dużo nie pomoże nic. Spamowanie na pierwszą albo drugą linię. A tak poza tym to Skeletel ma strasznie chujowe karty, mam wrażenie. Strasznie. Królestwa Północy, OP. Totalnie. A Nilfgaard już w ogóle bez OP. Tak mi się coś kojarzy. Dobra, wygrane znowu. To jest gwin na najwyższym poziomie, chciałbym przypomnieć. No, wigradzkie korony. Troskający mróz, dostałem kartę. Do pizdy ta karta, dobra. Czym mogę służyć? Czym możesz służyć? Słuchaj, możesz służyć z tym, żebyś pokazał mi towary, co bo teraz faktycznie się przyjrzę twoim towarom. Jeśli chodzi o kurtki i tak dalej, to pierdolę, nie kupuję tego. Nie kupujemy, bo my zaraz całe pito stracimy, jaki mamy. Za to najchętniej to bym ci sprzedał spodnie myśliwskie, wariacie. I tutaj coś mam, jakieś zbroje, cyk, do sprzedania. To sobie zostawię, jak bije ósmy poziom. No miecz ci mogę sprzedać. O, dużo dasz za ten miecz. Fajnie, to też ci sprzedam ten miecz. Jest trochę gorszy niż ten mój. No, to ci sprzedam, to ci sprzedam. Kamienie, no kamienie też. Mam 1000 golda, zajebiście. Teraz tak, wykonaj dla mnie zbroję. Potrzebuję zbroi. Jest coś ciekawego? Raczej nie. On miał jakieś schematy? Bo w sumie się nie przypatrzyłem aż tak. Nie wiem, czy miał jakieś schematy. Sklep. Schemeciki jakieś miałeś? Nie, miałeś jakieś książki. Zrób to sam. Żołnierze dbają miecz. Pewnie takie książki to my sobie znajdziemy. Nie ma co kupować i wydawać 150 golda. Szukam mistrza płatnerskiego. Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. A wiedźmińskiego? No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki. Umiesz tak zrobić? Brzmi nieźle.
A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. No to co? Skellige. Legenda mówi następny odcinek. Albo ten nawet. Panowie wykutują w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Dobra. Następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Mam zaznaczone mistrz partnerstwa, nowe zadanie. Na który to jest poziom? Za wysoki, ale na który? 24? Kurwa. To jakie on mi pancerze będą robić? Wiedźmińskie, tak? Tylko jakieś pewnie ulepszone wiedźmińskie, bo te podstawowe to chyba każdy kowal i tak dalej może zrobić. Każdy płatnerz. No dobra, no to nie ma tu nic innego oprócz robić sprawy rodzinne, znać chatę guślarza. To jednak do guślarza. Tylko chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli zamienić płot Kensa, zamienić płot Yuki 7. A weź, ja zrobię tak, patrz. Ciągnę tak. Tak, i tak mi będzie łatwiej porównywać. Teraz wiesz. Kwatermistrz, pach, pokaż mi swoje towary. O, i teraz będę widział na bieżąco, jakie ja mam w tym, weku. Ja mam 70 Yuki, on miał też 70, nie? Ale jego są jakie ładne. Chcemy takie ładne Yuki? Kurwa, 300 golda za ładny Yuki? Nie, no nie, nie, nie. Przesadajmy, ty. 300 golda, ładne Yuki? Może kiedy indziej. Na pewno wytrzymałość chcemy zwiększyć. Czy na pewno chcemy zwiększyć teraz? W sumie po co, kurwa? Poziom paniki? Po co? Pewnie znajdę dużo, dużo lepsze te Yuki. Ta. Nilfgaardzka kusza by się przydała, plus 25 siły ataku, nie wiem jakiego ataku. Ogólnie bije plus 25 wtedy obrażeń? Nie wiem. Plus 125 więcej? Czy jak to tam działa? Nie wiem. Ale sobie podmieńmy, bo tam ma plus 118, ta plus 125, w sumie ładna jest. No i ten nilfgaardzki secik to też bym... To też bym zdecydowanie przyjął do siebie. Ja lubię, jak wszystko jest takie, jakby to powiedzieć, że się meczuje, nie? Że jakby nie tak jak teraz, zobaczcie, jak Gerward wygląda, kurwa, jak dupa jebana. Wszystko nie to, co trzeba, ty. Broja jakaś inna, dług jakiś inny, wkurza mnie to strasznie. A jak mam na przykład taki wiedźmiński secik, o, to wtedy jakiś Gerward wygląda szefito. Niby wygląd nieważny, ale no, jednak trochę ważny. Mam 803 korony, zachowamy sobie te korony. Wyścigi konne widziałem, kurwa. Winnowi gracze poszukiwani, gdzie? Klub graczy Gwinta Schuller z siedzibą we Wrońcu poszukuje nowych członków i przeciwników, mile widziane doświadczenie. Więcej informacji. Dobra, wściekłe pięści Velen. A nie, jakie wściekłe pięści, kurwa. Ja w Wiedźminach chcę, znaczy Gwinta, ta, rozrywka Velen. Tutaj jest, wykraj unikatową kartę od Barona? Oczywiście, że kurwa tak, co wy, dobra, misję zrobimy później. Czy robimy główne zadanie, panie lasu i sprawy rodzinne. Dobra, zróbmy tę główną misję, tak. Jak już kurwa się trzymam tej głównej misji, zróbmy dzisiaj w tą główną misję. Ewentualnie w następnym odcinku zajmiemy się wygrywaniem kurwa kart. Od Barona, chociaż lepiej jest na początku wykonywać misje poboczne, z tego względu, że one po czasie mogą się anulować, nie? I nie będziemy w stanie ich mogli wykonać, jak przejdziemy na pewien etap rozgrywki. I rozrywki również. Ale trzymajmy się głównie jednego w sumie tego, bo
jednego tutaj wątku. Ja tak biegam po tych odcinkach niestety. Trenuję 300 rzeczy naraz i odcinki tak średnio mają ładny skład. Fajnie by było, jakby miały. Kurwa, bo bogaci tu są ci. To... Już, spokojnie. Bogaci tu są, kurwa... mieszkańcy zwykli. Ludy tego. Pomniejsze te kamienie? Co jest, kurwa, baron ty. Baron to jednak bogaty chłop jest, pamiętnik. Dobra, te wszystkie księgi poczytamy sobie pod koniec dzisiejszego odcinka. Nie zapomnę, trochę się ich zapewne uzbierało. Kurwa, no trzeba popatrzeć te chaty, jak one takie pojebane rzeczy mają. 5? Nie widzi? A nie. Nie podpal, tylko... zbieraj alkohol. Tu jest jeszcze jakaś chatka. Tyle chatki. No pochodźmy, bo tu są jakieś zajebiste rzeczy. Len, kurwa. To jakieś pojebane rzeczy tu mają, ty. Dla wody to może nie. Paski, skóry. Nie no, fajne tu rzeczy mają. Butelka wody, chyba że tylko... nie no, tu są alkohole, też się przydadzą. Szczególnie te mocne. Łamane grabie to akurat może nie za bardzo przydatne. Czy mogę tu wejść, czy to jakiś kurnik jest? Chyba kurnik. Za to tu mogę wejść. Butla wody. Alkohole. No wariacie, tutaj butla wody, w takiej skrzynce. Skóra białego wilka. Ciekawe, sproszkowane coś tam. Chyba całkiem sporo warte. Idziemy dalej. Obiecuję, że dzisiaj do guszczelarza zdążymy, przysięgam. Goda się mi jeszcze chwilę. Musimy pozbierać połamane grabie, to jest bardzo istotne w kontekście naszej dalszej przygody. Zobaczcie, kurwa, ile te rzeczy, jak mam czegoś takiego nie brać, no węgiel, fosfor. Turbo istotne przy robieniu jakichś petard i wszystkiego. A właśnie, a petardy to jak się robią? Nie, petardy chyba znikają po jakimś czasie, tak, tak. Znaczy po jakimś czasie, jak się je zużyje, to jakby petardy znikają. Ale miksturki się regenerują, nie? To alkohol, co ciekawe. Oleje. To jest wszystko niby nieistotne, a w momencie, kiedy wytwarzam później zbroję, to kurwa szukam jakichś butelek wody, chłopy i innych pierdół. Wytwarzam jakiś ekwipunek. Niby nieistotne, ale... o kurwa ty. Szymko! Zostaw mnie w spokoju! Szymko. Nie kojarzę Szymka. Nie kojarzę, żeby taka postać w ogóle była w grze, więc... Temu jakiś randomowy NPC ma imię? Nie wiem. Ale może nigdy nie zrobiłem jakiejś misji pobocznej, w której Szymko brał udział. W sumie. Szafiry. Czarny proch. Kroniki historii Redani, to też sobie na pewno przeczytamy, ale to później. Jak on jest odrzucony plecami, to nie widzi? Kurwa, jakie... ty wariacie. Jakbym to zrobił tak szybko? No to przypał, dobra, wczytujemy. Nie za... o Jezu się na zaletki, to rzeczy nie zadziała. Czytaj. Już mi się mózg smaży. O tej temperatury. Dobra, to już słyszeliśmy 50 razy chyba. A może posłuchajmy dla tych, co ominęli jakiś odcinek. Gdzie robiliśmy misje poboczne na przykład. W towarzystwie Kejry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Go, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Kejra wskazała Wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Tylko 3 na 10 chłopców przeżywa wiedźmińską próbę Tera, resztę umiera w straszliwych mękach. To prawda, fajnie jest to pokazane w tych. Za pomocą bartników możesz zmienić kolor rysunku wiedźmińskiego, też wiem. Fajnie jest to pokazane w tym takim animowanym serialu wiedźmińskim.
o Wesemirze. De facto jest cały serial. Można sobie zobaczyć. Jest on zrobiony w stylu anime. Ale kurwa, ja nigdy nie lubię tej kreski anime. A serial mi się, znaczy serial, to chyba film jest w ogóle. A film mi się strasznie podobał, więc mimo tego, że jest to w takim anime stylu, to którego ja nie lubię, to myślę, że jak ktoś też nie lubi, to i tak będzie się przy tym filmie fantastycznie bawił. Rozbieramy wszystko, co możemy i już idziemy. Milion książek, będziemy przez 40 minut czytać to wszystko. Później. Ale dobra, redański ten, suszone owoce to też jest przydatne. To można jeść, regeneruje zdrowie. Petarda, dobra, wszystko. Znajdź chatę guślarza. A tu nie ma wyjścia? Gdzie jest wyjście, kurwa, tam. A mogę jumpnąć? Jestem kurwa wieźmakiem. Mogę. Czy ja w ogóle mogę się tam udać szybką podróżą? Mogę. Także do tego znacznika tutaj najlepiej. Z niego szybko podróżujemy. Dali się kurwa oklepać jak nowi. Zaraz. Do wsi, konary. Zaraz przy guślarzu. Fajny jest też mod na to, że można się teleportować, w sensie szybko teleportować. Szybko podróżować z każdego miejsca, że nie musimy bezpośrednio do znaku przychodzić. Tylko na przykład teraz sobie klikam mapę świata i teleportuję się do najbliższego znaku oczywiście. Ale mogę zrobić to w każdym miejscu, a nie tylko ze znaku. Kurczę, powiem wam, nie chciałem aż tak bardzo ingerować w giereczkę i zmieniać właśnie no to co takie podstawowe mechaniki, że niech te podstawowe mechaniki może zostaną podstawowymi mechanikami. Nie chciałem ich zmieniać, żeby nie ingerować w giereczkę. Ale powiem wam szczerze, że tym dłużej w to gram, tym bardziej upierdliwe jest to, że muszę ze znaku do znaku się teleportować, a czasem kurwa ten znak jest 400 metrów w pław, kurwa, muszę płynąć. Siemanu. Czego tu? O, ja też chcę pogadać z guślarzem. Jo. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. O kurde. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Dlaczego Edrika, wy stąd pójście? No dobra, no. Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? A kim ty właściwie jesteś, co? Wiedźminem. Wiedźminem? Panowie, albo mamy w Velen wysyp wiedźminów, albo to ten sam, co powyżynał naszych. W karczmie na rozstajach. O. O. A to ciekawe, bo to na przykład ten quest mógł się zupełnie inaczej potoczyć. Jakby mi nie wyżynął ziomów na rozstajach, to myśmy się pewnie dogadali jakoś. A nic. Ach, czasem jest dobrze po prostu nie wiedzieć i nie pamiętać rzeczy. To jest ten przykład. Jakby nie wiedzieli, to by teraz żyli. Bardzo jednak jest być czasem głupim. Kurde, jakie animacje praktycznie do każdego zabitego. Zobaczmy, tego. Kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. No praktycznie z każdego zabitego zioma tutaj była animacja jakaś. Fajne bełty, rozrywające. A ja mogę użyć te bełty? Bunek. Mogę, bo to jest jakiś inny poziom, to? A wymagany poziom 19, co to tych mogę używać? A tu mam jeszcze jakieś. O, to są jakieś inne. Rozrywające, a te są też rozrywające, tylko te są gorsze. Te na 9 poziom, a te na 19. Wrzucę sobie te bełty, bo i tak w sumie nie używam tej kuszy, jak używam to... Fajnie by było, jakby one-shotowała. Witam, uratowałem ci dupę. Otworzysz? Porozmawiaj z guślarzem. Zapukaj. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie!
Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Ty człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. O, to jakaś romantyczna kolacja się szykuje. Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. A to na mnie czeka, myślałem, że nie na mnie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza, tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko cosik na ochronę, nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Oj, guślarz to w chuja chyba ale leci. Duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. No dobra. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Kurwa, śmieszny jestem, wiesz, nie wiem, co mnie bawi. Masz nowy przedmiot fabularny. No dobra, to ja wiem, jak to. Dzwoneczek guślarza, jasne. Sprawy rodzinne, tak. Znajdź kozę guślarza, dobra. Będzie szukana. A mogę z wiedźmińskimi? Mogę z wiedźmińskimi. Dzwonię, dzwonię, kurwa, chodź tu. Dole, wilk. U! Panie wilk. Nie wiem, czy on tak solidnie przypierdolił, czy... Ja nie miałem życia wcześniej. Chyba ja nie miałem życia. Ty miesz srebrny im nic nie robi, bo to wilki brzmi. A to dobry. Dobra. Niby skalowanie potworów, ale i tak w sumie. Łatwe. Potworki, większość z tych potworków oczywiście łatwa. Ale kiedy faktycznie tych wilków by było 30, no to już by tutaj sprawa miała się inaczej. Zgubiłem w ogóle trop. Tu jest ok. Dzwonimy, dzwonimy. Dobrze idę, czy... Kurwa, ja wracam. Nie no, gdzie ja lezę? Po minimapie, bo tak to nic nie widzę. Teraz mi scroll odpadnie. Tu jesteś.
Prowadź kozę do guślarza, idziesz? Kozo, księżniczko, chodź. Co za uparte zwierzę. No idzie, idzie co? Ej. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, chodź, chodź. Chodź, wracamy do guślarza. Pójdziemy tędy, bo tam wilki. Nie chce mi się walczyć. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Gdzie? Idzie. Idziesz? Gdzieś ty polazła. Nie no, ona wraca, ty... Nie no, kurwa, gamoniu! Nie, już, nie, co... Co to odpierdalasz, ty kozo jebana? Pojebało cię? Co ona, kurwa, robi, powiedz mi? Niedźwiedź, uciekaj, głupi zwierzaku. Ja pierdolę. Niedźwiedź. Pierdolony niedźwiedź. Jakie słuchawki mi przeszkadzają. Spocony jak świnia, klawiatura mokra. Dobra, weźmy pod palmy, kurwa, tego niedźwiedzia. Pyk. Opa jest to, że ja mogę sobie używać znaków, jak mi adrenalina wzrośnie. To jest akurat mega, mega, mega fajna umiejętność. Ty, no tak, już tu jestem, a tu jest jakaś jaskinia, to jak nie wejść do tej jaskini, no. No to chodźmy, zbadajmy co jest w środku. Kurwa, miała być prosta misja z guślarzem. Ja potrzebuję tego? Jakbym chciał widzieć interfejs, wiesz? Żebym ja wiedział co pod który się zażywa. Muszę zjeść, żeby widzieć interfejs. No i nadal nie widziałem, dobra. Fajnie, ekwipunek. Czekajcie, muszę sobie przestawić tutaj kabel, bo... Dobra. Potrzebujemy kota. Jak się go zażywa? Nie wiem, pod E? Pod F? Nie? Jak zażyć kota? Świetnie, muszę go zdjąć i wtedy mogę go zużyć? Petarda, okej. Okay. No dobra. Chodźmy, to akurat głupi. Głupia mechanika, mogli to lepiej zrobić. Dobra, pomniejszy kamień runiczny, żeby tu coś było fajnego. Plus coś tam. Tutaj. Kiedlat mistrzowski, stalowy miecz cechu niedźwiedzia. No i to jest kurwa eleganckie. I to mi się podoba, to są eleganckie przedmioty. Chciałbym kliknąć alchemię, kliknąć sobie tutaj w lewo rzemiosło i zobaczyć na który to są poziom. 34. To jest duży poziom. 21. 21 to jest srebrny miecz wilka. Nic niżej nie ma, poniżej 21, przynajmniej teraz nie posiadamy. Cały czas muszę dzwonić, żeby za mną szła. Teraz nie posiadamy w ekwipunku takiego tematu. Kod mi nie zniknie? Oczywiście, że nie. A na szczęście trwa tylko 30 sekund, więc zaraz będziemy widzieć wszystko. Koty widzą na szaro? Dumy? Wiem, że psy chyba nie widzą jakiegoś koloru niebieskiego, kotką, czy czegoś takiego. Nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. O, nie każda akurat. To ciekawe. A ta, bo ja źle idę, nie do tego znacznika, chodź tu. Witam. Przyprowadzona. Nigdzie nie mam. Nigdzie nie mam. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. Nigdzie nie mam. Koziu moja, koziu miła. Ja mnie gardło już boli po nagrywaniu tyle ilości odcinków, jak nie jestem przyzwyczajony po 3 miesiącach nagrywać. Strasznie, muszę zjeść taką tonę tabletek. Pomóż teraz, pomóc mi. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Cirilla też. Biały wilk. Cirilla to nawet jest w niebezpieczeństwie. Guślarz też pomoże.
ścigam dziki gon. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Mhm. Dobra, zaraz wrócę. A, myślałem, że... Jak księżniczkę zabiję. Ja tylko ją doić, żeby... Ją wydoić i... Wypić mleko i dopiero zabić? Coś? Wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Nie chciałem o tym mówić, ale... Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije... I zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie. Ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Duże gadanie tutaj. To bardzo stary zwyczaj. Myślałem, że już zanikł.
Ebeha to jedna z nieznych książek, które przeczytałem. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. Interesowała mnie, ale nie pamiętam, o czym było. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić krótka było. Świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Porozmawiaj. Dobra, i tutaj sobie zakończymy odcinek. Słuchajcie, akurat wywaliłem mi nagrywanie, ale akurat też miałem się już żegnać, więc dzięki wielkie. W następnym odcinku pewnie zajmiemy się gwintem. Albo zakończymy ten wątek barona. Zobaczymy, w każdym razie nie wiem, co będziemy robić, ale wiem, że na pewno widzimy się jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się, podnijcie na Twitcha, Instagramy, Discorda, wszystko w opisie.